cześć, na moim kanale nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku będziemy... w ogóle, can we docenić to, że jest 8 rano? Okej, okay, ja wstałam o 8 rano. Wszyscy wstałam o 8 rano, bo chodzą do szkoły. Być, ale ja nie chodzę do szkoły, ja normalnie wstaję później. W każdym razie wstałam się o 7:30, żeby wstać i nagrać ten odcinek dla was. I w dzisiejszym odcinku będziemy jeździć po Warszawie i szukać śniadań, ofert śniadań w restauracjach fast food. Ja normalnie nie jem śniadań, ja bardzo nie lubię śniadań, ja nie wiem, nigdy nie mam apetytu rano. Jedyny rodzaj śniadania, jaki ja akceptuję, to jest właśnie ten z fast food, więc I'm excited. Ten odcinek jest dla was, bo jak wy będziecie, nie wiem, rano wstaniecie i będziecie mieli, o, ja chcę śniadania, ale chcę szybko, bla, 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 ale nie wiem, do jakiej fast food restauracji iść, to obierzcie sobie odcinek i będziecie wiedzieli, które śniadanie fast food jest najlepsze, okej? Okej. Dzisiaj też prowadzimy samochód. Pierwszy raz jadę takim samochodem, to jest najmniejszy samochód, jaki ja chyba w życiu prowadziłam, więc no, chyba powinno być okej, no nie wiem, no. Nie chodzi mi sobie do świętego, amen. Dobra, czyli D, right? D, 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 D. Dobra, here we go, 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 skrrr! Dobra, ja bardzo lubię jeździć samochodem i moim skromnym zdaniem ja dobrze jeżdżę, ja jeszcze nic nigdy nie spowodowałam wypadku. Raz jak cofałam moje mamy samochodem z garażu, to leciutko otarłam o płot. To jest jedyna rzecz, jaką ja nie za dobrze zrobiłam. Oh my gosh, czy ja mam podgrzewanie fotela? Okej, dobra, dobra, co tu się dzieje? Ja pierdolę, co to jest za skrzyżowanie? Czekaj, on jedzie tam. Czekaj, czekaj, czy ja w ogóle mogę tam tak jechać? O nie, ja chyba nie mogę, nie mogę, jest przerywana linia. Dobra, ostatni samochód, czy coś ze mną jest? Jest. Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Człowieki off the road. That was scary. O kurwa, to się stoi bardzo strasznie. Ja pierdolę, nie wiem, co ja mam robić. Dobra, jadę. We did that! Okej, okay, dobra. Pierwsze straszne skrzyżowanie za nami. Zostało jeszcze jedno i wtedy chyba prosta droga. Widzę KFC, więc pierwszy przystanek to będzie KFC. Jest 9:18, więc oni powinni jeszcze mieć śniadanie. Ja chyba nigdy nie jadłam śniadania w KFC. Ja poproszę śniadaniowy bagel z jajkiem i serem. Śniadaniowe curito też poproszę. I pancakes z sosem truskawkowym. Jakieś napoje? A może być sok pomarańczowy, proszę. Dziękuję. Pana Polis Krista! Sorry. I don't like this. Jest taki gorzki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. O, curito. Prezentuje się tak. Ja ogólnie w KFC bardzo lubię curito, okej. Okay. Ale nigdy nie próbowałam tego śniadaniowego. Już widzę, że bekon... Czemu nie jest chrupiący? Czemu w Polsce bekonu nie robią chrupiącego? Patrz, to jest jak szynka po prostu, okej. Okay. Czyli tak to wygląda. Wygląda dobrze, ale no bekon mógł być chrupiący. Okej, już rozumiem, z czym my tutaj mamy do czynienia. To jest dobre, ale brakuje mi chrupiący bacon. Ogólnie jest bardzo dobry, fajnie ser, czuć sos, jakiś to jest bardzo dobry sos. Nie wiem, co to jest za sos, ale jest bardzo dobry. Aczkolwiek, ja do tego potrzebowałabym jakiś frytek albo jakiś placka ziemniaczanego czy coś takiego. Nie lubię czegoś takiego jeść samego. Okej, okay, znowu bacon nie jest chrupiący. What the fuck, KFC? Coś takiego. Ten kurczak jest gdzieś tu schowany, nie ma go nigdzie, tylko w jednej ósmej części bułki. Tandetna bułka. Bekon znowu nie jest chrupiący. Rukola. Rukola jest okej, okay, jajko jest okej. Okay. Bułka jest tandetna, ale jest miękka, więc to jest fajne. Dajmy jeszcze jedną szansę, gdzie jest kurczak. Kurczak spoko. Kanapka jest okej. Okay. Czy ja bym chciała coś takiego na śniadanie? Probably not. Jest dosyć ciężkie jak na śniadanie. Ale jest okej, okay, jest dobre. Dobra, następnie mamy na słodko. Ja jestem bardzo wybredna co do pancakes, okej? Okay? Bo ja się znam na pancakes, okej? Okay? Ja się wychowałam na pancakes, mój tata zawsze nam robił. I ja po prostu wiem, jak powinny smakować i wyglądać. Tak wygląda ten pancake. Czyli bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Jest gruby, jest ładny. Pierwsze takie pancakesy powinno się jeść z syropem klonowym, ale dobra. Próbujemy z dżemem. Mhm. Okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Nie smakuje to jak amerykański pancake, aczkolwiek jest to bardzo dobre i ja jako polski pancake spoko. Troszeczkę mało smaku w sumie, ale konsystencja jest fajna. Ja lubię, jak one są takie lekko spocone.
takie mokrawe, nie są suche. Pancake sam sobie ma mało smaku, ale tak jak mówię, fajnie się goje, konsystencja jest dobra. Jam też bardzo dobry. KFC, zróbmy szybko analizę. Jak miałabym ocenić ofertę śniadaniową w KFC w skali 1 do 10, 5 będąc przeciętnym śniadaniem, dałabym ocenę 6,5 na 10. Anyway, jak wy się dzisiaj czujecie? Czy ktoś was się dzisiaj pytał, jak ty się czujesz? Are you okay? Honestly. Mimo, że pytacie mnie, u mnie wszystko okay. A, w ogóle dzisiaj ja jadę do domu X. Ja byłam tam parę razy już od odejścia i ja nie wiem, takie dziwne uczucie tam jest. Czuję się troszeczkę jak intruz, tak nieswojo. W sensie nie, oni są zawsze bardzo mili, w sensie Team X, nie? Oni są zawsze bardzo mili, wszyscy są all nice and stuff, ale nie wiem, jakoś tak dziwnie się tam czuję. I najgorsze, że ja nie mam zielonego pojęcia, co ja na co dzisiaj nagrywam. A i co wy sądzicie o imię Wladimir? Bo mi się to podoba, bo to jest like funny. Ale mi to nie idzie ładnie z języka, w sensie to mi nie... It doesn't roll off my tongue, w sensie to się ciężko wymawia Wladek, nawet Wladek albo Władek. Więc jak macie jakieś propozycje imiona dla kota, please let me know in the comments. Ja będę dzisiaj sprawdzać, ja w ogóle codziennie czytam komentarze. W każdym razie, okej, okay, McDonald, here we come. McDonald, proszę nie zawiedź, okej? Okay? Please! Mam wysokie oczekiwania co do ciebie. Śniadanie w maku to jest, to inaczej trafia do ciebie. To jest cały vibe, to nie jest tylko jedzenie, tylko to jest cała otoczka dookoła tego. Mi się to kojarzy w ogóle, pamiętam, mój tata przyleciał do nas kilka lat temu do Polski pierwszy raz i wynajął mieszkanie w Sopocie. Mieszkaliśmy tam przez kilka dni z nim i rano wstawaliśmy i chodziliśmy do maka na śniadanie. I ja byłam wtedy taka excited and happy. It was fun. Dzień dobry, ja poproszę śniadaniowy McWrap, jajecznica i wieprzowina i do tego McMuffin farmerski. I ja poproszę jeszcze tylko sok pomarańczowy. Ej, jakby co ja nie faworyzuję tutaj, żebyście nie zaraz nie mówili, ty wybieraj, jesteś łagodniejsza dla McDonald's, bla bla bla, bo lubisz McDonald's. Nie, serio? O. Dziękuję bardzo. Szybki taste test soku pomarańczowego, okej? Okay? No jest lepszy, no jest lepszy, no co ja mogę powiedzieć? Jest lepszy niż ten w KFC. Oh my gosh, musimy stąd jechać. Facet, o kurde, czekajcie, czy on powie swoim ziomkom? No ja jestem teraz już speszona, teraz już... Dobra, zaczniemy od tego wrapa śniadajowego. Okay, już widzę paprykę, która mi nie siedzi w tym zestawieniu. Boję się tam spojrzeć, autentycznie już jestem speszona do takiego stopnia, że boję się już tam spojrzeć. Dobry. Ale to jest jedyne, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Jest dobry, jakby szału nie ma. Bardzo nie pasuje mi tam papryka. Nie wiem, na jaką cholerę oni tam wrzucili paprykę. Jajko i to, mięso, cokolwiek to było, good. Cebula, I love cebula. Papryka, what the fuck. Możemy zaakceptować ten pomidor. Aczkolwiek papryka, I don't know what was. Who the fuck put paprika in there? This, ladies and gentlemen. This I love. Przychodzi ładna kobieta, czy on się będzie oglądał za nią? No pewnie, babiasz p***a! Patrzcie, jeszcze bekę się z niej kręci! Zaczął naśladować jej ruchy, jak chodzi. Zrobił coś takiego. So he's an asshole. Tu są ile? Trzy składniki, a jest zajebiste. Dobra, muszę udawać, że gadam przez telefon, dobra? Bo on się serio tutaj patrzy zaraz. Słuchajcie, trzy składniki, a jest zajebiste. Jest bardzo dobre, uwielbiam to śniadanie, zawsze to biorę. Bułka, co prawda, dzisiaj jest troszeczkę twardsza niż myślałam, ale jest dobra. Bardzo lubię to drugie. To drugie jest zdecydowanie moim skromnym zdaniem lepsze niż ten wrap. Ocena dla McDonald's. 5 to przeciętne śniadanie, w skali 1 do 10. Ja McDonald's śniadanie dałabym 8. Dałabym 8, ale takie leciutko naciągane 8. Bardzo chciałabym, żebyście spróbowali amerykańskiego śniadania w maku. Oh my gosh, I love. Poczekajcie, bo ten facet się gapi. I love. I nie jestem w stanie porównać do żadnego polskiego śniadania. Nie wiem, jak wam to opisać. To śniadanie nie istnieje w Polsce. A więc jesteśmy teraz pod Burger King. Ja nie wiem, czy oni mają tutaj jeszcze śniadanie. Jest 10. Nie ma już śniadania. Halo? Hello? Tak, słucham zamówienia. Dzień dobry, czy jest? Nie ma już śniadania? Nie, no mamy takie stałe oferty. Śniadaniowych zestawów nie mamy. A do której ogólnie macie śniadanie? Czy w ogóle Proszę? Nie macie? W ogóle nie macie śniadań? Nigdy? W ogóle nie mamy, no. To ja poproszę hot brownie, czy coś takiego. Do hot brownie, przepraszam, nie mamy lodów. Mamy awaryjny.
nie mamy lodów, bo maszyna do lodów nam nie działa. Awaria, mamy maszynę. Okej. Okay. No dobrze, okej, okay, to dziękuję. Do widzenia. Dobra, widzę, że tu jest obok Orlen. Ja nie wiem, czy Orlen ma śniadania, ale idziemy zobaczyć. Okidoki. Udało mi się w Orlenie ogarnąć dwie rzeczy. Trzy, jeśli liczymy sok pomarańczowy. Wiecie co? Najpierw posmakujemy ten sok. 100% sok z pomarańczy. To nie wygląda jak 100%. Ale dobra, nie oceniajmy jeszcze. Wow! To jest 100%? Bardzo słodki jest. Bardzo słodki i ma taki troszeczkę dziwny posmak. Okej, okay, co to jest? To jest jakiś toast chyba? Pierwsze co, chciałabym pochwalić Orlen. Bardzo dobrze. Patrzcie, mają chrupiący bekon. To jest chrupiący bekon. Nie to, co KFC miał. Ja dalej nie wierzę, że KFC coś takiego. Dobra, w każdym razie. Czyli jest bekon, jajko, jakiś szczupiorek. Mhm. Ogólnie to pachnie bardziej domowo, o wiele bardziej domowo niż poprzednie dwa miejscówki. To pachnie jak coś, co ja bym mogła w domu sama zrobić. Ja głównie tutaj poczułam teraz ten bekon chrupiący. Ja uwielbiam chrupiący bekon, więc dla mnie na plus. Aczkolwiek ciekawi mnie ten sos. Czy to jest ketchup? Tak, to jest ketchup. To było dobre? To było takie dosyć domowe. Więc jeśli szukacie takiego śniadania bardziej domowego, Orlen no jest bardziej coś tego. Następnie mamy kajzerkę, która szczerze bardzo nie chciałam jej brać, bo ona leżała tam za ladą. I pomidor, i ogórek, i wszystko tam było wyschnięte mocno, jakby to tam tydzień już siedziało. Ale stwierdziłam, okej, muszę spróbować, bo jest podobny do tego, co było w maku. Patrzcie, jest to sama bułka. Dla mnie minusem jest wkładanie pomidora i ogórka kiszonego do piekarnika. W sensie nie wydaje mi się, że to będzie dobre, ale spróbujemy. Okej. To, co przed chwilą zjadłam, to było bardzo dobre. Naprawdę, bardzo mi smakowało. Bardzo domowe, kojarzyło mi się z taką kanapką, którą moja mama robi. Aczkolwiek, w ogóle to jest takie fancy słowo, nie? Aczkolwiek ta bułka u góry była tak twarda, że ja myślałam, że sobie podniebienie zaraz połamnę. Można podniebienie połamać? W każdym razie ta bułka była za twarda, ale tak ogólnie to było dobre. Czy ja bym tutaj wróciła na śniadanie? Tak! Tak, ja bym mogła tutaj wrócić na śniadanie. Raz na kilka dni może. I don't know. W skali 1 do 10, 5 to przeciętne śniadanie. Orlenowi dałabym też 6,5, tak jak KFC. Czemu KFC dostało 6,5? W ogóle ja bym chciała to jedzenie komuś, jakiemuś bezdomnemu dać, żeby nie marnować. Tylko gdzie ja znajdę bezdomnego? Oh my gosh, fun fact. Raz myśmy z Tiną, jak byliśmy w Stanach teraz w tym roku na święta, to też robiłyśmy taste test amerykańskich fast foodów i też zostało nam bardzo dużo jedzenia i chciałyśmy dać bezdomnemu. I stał jakiś bezdomny i ja mówię do Tiny: Tina, idź, daj mu. A ona: nie, ja się wstydzę, nie, ja się wstydzę. W końcu po długich namowach ona się odważyła i wzięła to jedzenie, wyszła do niego i mówi: hi, are you hungry? Bla, 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 bla. I ja siedziałam w samochodzie, ja wszystko słyszałam i okazuje się, że to nie był bezdomny, ale ona tego nie ogarnęła, ona chyba nie usłyszała, ona była pod wpływem takiego stresu, że ona nie usłyszała, że on mówi, że nie jest bezdomny i ona mu po prostu to wręczyła i ona mówi: here you go, a ten ziomek tak nie wiedział, co zrobić, ale wziął. Więc no, śmiesznie. Fun fact number two. Byłam na wycieczce klasowej w 6 klasie w Warszawie. Byliśmy w barze mlecznym i ja sobie kupiłam obiad i chodziła taka starsza pani. Oh my gosh, jakaś dziewczynka mnie zauważyła. Więc byłam sobie w barze mlecznym i chodziła bezdomna pani po tym barze mlecznym i zbierała jedzenie od ludzi. I mi się jej bardzo żal zrobiło. Mama mi dała tam, nie wiem, 100 zł, 150 zł na tą wycieczkę. I ja stwierdziłam: okej, Lexi, kup tej pani obiad. I ja podchodzę do niej jakby na wizji, tak się mówi, na wizji, w sensie przy wszystkich. Mówię, w sensie podchodzę do niej blisko i jakby szepczę jej, nie? Żeby tutaj nie robić całej afery. Ale jakby, no, pełno stołów dookoła, pełno ludzi dookoła. I ja do niej mówię: przepraszam, czy mogłabym pani kupić może obiad? A ona się tak na mnie spojrzała i tak zaczęła się na mnie wydzierać przy wszystkich. Zaczęła: a za kogo ty mnie masz? Ty, co to za upokorzenie? Będziesz mi tu, dziewczyno, obiad proponować? I z takim ryjem na mnie wyleciała, że ja do dzisiaj mam traumę przed dawaniem bezdomnym ludziom obiadów albo kupowaniem jedzenia. Się boję, że oni potraktują to jako właśnie, że upokorzenie czy coś takiego i boję się. I no, i ta pani, she scared me to death. To było tak, mi było tak głupio. Mi było tak głupio w tamtym momencie. Jeszcze moja wychowawczyni się na mnie: Lexi, co ty robisz? I inni się też tam na mnie, no straszne to było. To było mega dziwne, no tak jak mówię.
Ja jadę teraz do domu pomalować się, ogarnąć trochę włosy i jadę do domu X! Więc jutro możecie oczekiwać odcinka jakiegoś z Natsu albo z kimś, nie wiem, z kimś z teamu. Czemu ja się trochę stresuję? This is weird. Dobra, ja muszę się z wami pożegnać i przemyśleć, co ja tam chcę nagrać, okej? I love you guys so much. Thank you for being here. I widzimy się kiedy? Jutro, bo jest daily! Okay, I love you guys. Bye!